tam. Pokażę wam, co te cacko potrafi robić. Poczekajcie, oświetlenie. To robi, tutaj ten poprzeczniak, zobaczcie, orzechowo. Tutaj pług by nie wszedł dzisiaj, bo jest za twardo. Ale jednak co rolnik maszynę stworzył, a nie inżynier z laptopa, to fest towar jest. Maszyna oczywiście. Pozdrawiam chłopaków, co kupiłem. Strzał z dziesiątkę. Żeby nie było, że jak to wygląda, zobaczcie, ona takie garki wyrzuca. O. To od brony oczywiście. Brona jest zapuszczona po osie, po ramę. Talerze tu takie 600 mają, 600 mają 20, bo już przody łyse. Środki, zobaczcie, jak ładnie wyglądają. To zobaczcie, co, jak ona odrzuca. Tu jest laczek. To zobaczcie, tak wygląda. I robimy taką podorywkę. Poplon posiany na zimę. I zostało to wtalerzowane. Zobaczcie. Osie w powietrzu. Prześwit pod kołem to jest na trampkę, na buta, bo tu akurat jest taka jakby bruzda. Zobaczcie tył, jak wygląda. No i ona, tak widzicie, o, przodem zarzuca. Tu akurat jest bruzdka zrobiona specjalnie, żeby woda spływała, bo tutaj musi iść rynsztoch. My się tak w konia nie zrobimy, jak państwo kartonowe mówi, że jest dobrze, a tutaj musi woda spłynąć, żeby na wiosnę można było na pole wejść. I zobaczcie, o, tak to robi. To jest ziemia. Rozpada się po osie, zobaczcie, to są talerze 700. Mają w tej chwili 680, 660. On to po samo oś. To tutaj jest na 30 cm. To tu idzie do ziemi. Jak widać, to tu jest napięcie. To jest 25 cm, 30 przód. To zobaczcie. Jakby pługiem było robione. No i tu będą 800 założone jak talerze, bo wejdą, mierzyliśmy. Jak da się radę kupić takie, bo ścianka musi być 8, a są z 10, a z 10 to oś będzie za krótka. Nie będzie pasowała. Zobaczcie, co tu wyjmujemy ze środka. O! Takie o! Jak widać, o! Grudki. Ktoś się pytał, czym to ciągane. To tym Bezard Blue, takim Deutzo, silnik Deutza, transmisja ZF-a, przednia oś dana, 2 tony z przodu wisi prawie na balaście. Brona, chłopaki z Sokołowa, zajebisty sprzęt ściągnęli.
Transakcja była szybka. Telefon 7 rano, ogłoszenie dali o 11 w nocy. Już o 7 rano kupiliśmy. No i tu mamy dociążenie tego resora. Głębokość się reguluje siłownikiem. I to na pływająco. Na kuli jest. A tu przewody są na klapku z Pakistanu, na blachu wkrętu przykręcone. I tu został nam ostatni przejazd w jedną stronę, w drugą. I tu będziemy wracać w dół. I mamy pole zrobione. I zobaczcie. Tu jest nakrętka. Od talerza 700. I dajcie nam na testy jakąś maszynę na dobę tylko. Bo powiem tak, kto reklamację dobrze uznaje, to przy nowych sprzętach czy przy takich, to nie pokazuje się nic. Ale jak ktoś na piachu pokazuje, że 4-metrową talerzówkę ciąga ciągnikiem 100 koni i że lekka w uprawie, to niech kuźwa mać tu przyjdzie. Pozdrawiam.